Witam. Dzisiaj przedstawię Wam 13 ciekawostek o Hiruzenie Sarutobim. Zapraszam. Imię Hiruzen może pochodzić od góry o tej samej nazwie znajdującej się na wyspie Honshu w Japonii. Sarutobi natomiast oznacza małpi skok. Jego postać jest nieco inspirowana powieścią Wędrówka na Zachód, gdzie Sun Wukong, główny bohater, posiada magiczną laskę, która bardzo przypomina Enmę. No i także ten Sun Wukong jest po prostu małpą. W omakę 129 odcinka Naruto Shippuden Hiruzen pojawia się na chwilę jako duch. Podczas walki z Orochimaru twarz Hiruzena wyrata na skalę, pęka, jednakże wielokrotnie później w anime pęknięcie się nie pojawia. Opanował wszystkie 5 podstawowych natur czakry, a do tego Yin oraz Yang. Masashi Kishimoto planował, że Hiruzen początkowo będzie psem. Porzucił jednak ten pomysł, bo był zbyt dziwny. Urodził się 8 lutego, a jego grupa krwi to A. W pierwszym Naruto miał 68-69 lat, ważył 51 kg i mierzył 163 cm wzrostu. Z jedzenia najbardziej lubił hijiki i kulki rybne, natomiast najmniej lubił narazukę. Chciał walczyć z dorosłym Konohamaru, w sumie co ciekawe to jego wnuk Raten nadal nie miałby z nim szans. Jego hobby to rozmawianie z młodymi dziewczynami. Był tak potężnym shinobi, że w świecie Naruto nazywany był jako Bóg Shinobi i Profesor. Był jedynym Hokage, który uczestniczył we wszystkich wielkich wojnach. Asuma nie był jego jedynym dzieckiem, miał też drugie, które było w Anbu, ale nic o nim nie wiemy. I to już wszystko jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!